Witajcie po raz kolejny na mojej farmie. Jak widzicie, tym razem znowu gorzkowa. I zaczynamy dość trochę inaczej dzisiaj. Bo od zakupów musimy coś kupić do ziemniaków. Znaczy, mamy od tych dwóch rzeczy. Doszło nam kilka nowych polskich ciągników tym razem. Na razie nie będę ich kupował, ale one już są przygotowaniem pod inną fajną mapę. A co to jest? Aha, to są te obciążniki nowe. Która ukaże się już niebawem, więc zobaczymy, jak będzie. Przyczep nie, przyczep na razie nam wystarczy. No i zobaczmy, co to jest za sprzęt, co udało nam się kupić. Mam nadzieję, że ten trochę tą mocą ogarnie to. I ruszamy na akcję ziemniaki. Tym razem. Mamy pole ziemniaków, które musimy w końcu przerobić. Zobaczymy, jak będzie dalej z tymi ziemniakami, ale tym razem czy będziemy je dalej jeszcze tam sadzić, czy też nie. No ale zaraz się wszystko okaże, jak to będzie szło i jak to nam będzie wyglądało. W tym razie wjeżdżamy na pole i zaczniemy działania. Składamy kombajn, włączamy go. No i zobaczymy, jak to będzie nam szło. Dobra, już widzę, co zrobię najpierw. No tak, to mi się nie podoba. Czepę zostawimy. Mamy tu nawet aż dwie przyczepy podstawione. Obstawiam, że aż tyle to tego nie będzie. No ten sprzęt bierze tylko jedną. Jeden rządek z tego, co widzę. Jak to tak dalej pójdzie, to do niczego się nie przyda. Tak więc sobie to tak podczepię.
To na razie odstawimy na bok. Na sam dół. I teraz zaczniemy od nowa. Od początku. Słabą godzinę sobie wybrałem, bo przyjdzie teraz noc. Kompan jest pełen. Jest opóźnie kombajn. Jak się kombajn będzie opóźniał, teraz sobie czas przyspieszę. Tak, żeby tą po prostu nocną minęła bardzo szybko. Dziś już się zrobiło ciemno. Chcę, żeby to nas minęło jak najszybciej, tak żeby nie było później już problemu z tym, co mam w planach dalej. Ciągniki na bok postawimy. I właśnie to jest ten, który ja bym chciał, żeby teraz popracował trochę, dlatego tam zrobiłem miejsce, żeby miał czas, miał możliwość zawracania. I on będzie sobie wścinał nam wszystko. Także bym ja mógł. Bo kombajn widzę, z tego co widzę, dobierze je tylko jeden rządek. Dlatego niech on sobie tu przygotuje już całe pole dla nas. Po to, żeby można było spokojnie sobie pracować za chwilę, jak już tylko słońce wzejdzie, że tak powiem. Czy da radę zawracać jakoś? Tak, da radę. Niech sobie to jeździ. Bo tak to będzie najłatwiej właśnie rozwiązać. Teraz się widno robić, więc już będę mógł spokojnie wtedy wjechać tutaj kombajnem do ziemniaków i wtedy zobaczymy, jak to będzie nam działało wszystko i jak te ziemniaki będą wydajne. Można raz już uda się uzbierać ten kombajn do ziemniaków, wtedy faktycznie to trochę inaczej to będzie szło, ale jak na razie musimy się posiłkować tym, co mamy. Czwarta, więc zaraz będzie widniej już. Chwilę jeszcze popatrzymy sobie, jak on tutaj działa. Czy uda mu się normalnie zawrócić, czy trzeba będzie mu wspomóc jeszcze, ale jakoś sobie radzi z zawracaniem. Już się zaczyna robić widno. Jeszcze chwilę.
czas zmienić na 5. Oczywiście słup przeszkadza. No i zaczynamy. Zobaczymy, jak to teraz będzie szło. Już mamy tutaj skoszone. Tu musimy bardziej zjechać. Stój. Coś nie idzie mi obsługa tego sprzętu zbytnio. Jeszcze. Muszę po prostu ogarnąć, gdzie on ma to całe do zbierania tych ziemniaków. I wtedy będzie wszystko jasne. Tak, nie? Się właśnie wydaje. O, właśnie, tak chyba nie trzeba to jakoś poogarniać. Trochę krzywo to jeszcze poszło, ale już teraz będę wiedział. Już mogę też sobie zacząć to jakoś normalnie puszczać. Najpierw trzeba faktycznie jednak puścić tego, co obcinałem, to dopiero potem maszynę następnym. O, tak. Mamy tu jeszcze dwa rzędy wieży. Na spokojnie możemy go ciągnąć. No to jak już wiemy co i jak, to już jesteśmy w domu, że tak powiem. Sprzęt będziemy mieli ustawiony. Tylko teraz odpowiednio wjechać wrzątki i do przodu. Tak jakoś powinno być odpowiednio dobrze. Całkiem te ziemniaki dobrze sypią. Czy tu się udało się, czy nas zatrzyma coś? Nie udało się. Przyczepy już stoją, czekają, więc śmiało możemy sypać. Niestety tutaj nie ma autopilota, więc musimy wszystko sami pilnować. No dobra, jedziemy tutaj.
wszystko będzie widać, gdzie jest ten szczumień wykopany. Możemy śmiało sobie jeździć. Nie będzie takich super wydajnych planów, ale zawsze to będzie jakiś tam jakaś dodatkowa rozrywka, że tak powiem. Na naszej farmie. I też nie wiem, czy drugi raz zasadzę ziemniaki. Ziemniaki się sadzi. Ale czy je będę sadził, tego nie wiem. Bo zbytnio patrząc na to, co się dzieje, nie mam tego przekonania. Czy to będzie nam dobrze szło? Z tego co widzę, połowa i tak zostaje na polu. Będzie najlepiej jechać chyba. Jakoś to się zbiera. Zobaczymy dalej. Tego tam jest cała masa, ja widzę. Pole jest wielgachne. Co robić na tym polu? Tylko żeby te ziemniaki jeszcze chciały dość dobrze sypać. Myślałem, że 6 ton, a to jednak więcej niż 6 ton wejdzie. O, ale to pole długie. Dobrze, że przyczep mam zapas przestawiony, więc tego na pewno nie zabraknie. No to ciśniemy dalej. Co innego nam pozostaje robić? Bo ja ten rządek wziąłem między koła. No, za chwilę go najwyżej zrobimy.
nas tutaj to weźmiemy. Dziwne, czasem bierze więcej, czasem bierze mniej, czasem ta liczba tam szybciej obskakuje, czasem stoi cały czas w miejscu. O, teraz już idzie jak szalona. Nie wiem, od czego to zależy. No, jak jest, tak niech jest. Dobrze, że zbiera. No, będzie pełno. Ciekawe, czy uda się dojechać do końca, czy zasypie wcześniej. No, udało się. Aha, bo tej pszczepy małe jest odłączone. No dobra, zaraz wtedy podjadę. Tam dużo, może się uda tam dużo wysypać. Najpierw na szybko wysypiemy kombajn i zaraz zobaczymy, jak te ziemniaki będą sypały. 9 ton tam jest. To sobie mogę potem podjechać kombajnem pod szczepę. Zaraz spróbujemy. Nawet tego opróżnimy na szybko. Niech on tutaj dalej działa. O, właśnie. Spójrzmy, gdzie jest ta przyczepa. Tam stoi. Strasznie mało obrotny jest ten kombajn. No co, jest teraz grane. No i do tyłu, i do przodu. No dobra, spróbuję podjechać pod to wtedy. Pod tą przyczepę. No, uda się. Już wysypuję ziemniaki. Nawet ich sypię. Te 9 ton to trochę tam się tego nazbierało. Zobaczmy, ile za skup na skupie za to płacą. Ziemniaki 700, to już chyba lepiej buraki się opłaca. No dobra. Jedźmy zatem dalej.
Chyba trzy rządki bierze nawet, z tego co mi się tutaj wydaje. Nie wiem, czy z tyłu zostawiamy jakiś rządek. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Tak dziwnie idzie pod takim skosem ta maszyna i ciężko jest utrzymać ją w tym, żeby ona szła prosto cały czas. Ale jakoś sobie to jedzie. Nawet dość zbiera, teraz już 1000 mam 2 tony. Nie jest tak źle. Trzeba się trzymać tego cały czas tak jak jest. Jest ciężko, ale dajemy radę. Teraz tutaj jeszcze widzę, zostało jakieś 2 rzędy. Przejedziemy tu. Coś tam jednak zostało. Tam gdzie nie ma skoszone, tam nie ruszy tego. Będziemy zawrócić, mamy prawie 3,5 tony. Obrócimy się raz, dwa i wracamy do ziemniaków, ale najpierw zobaczymy co robi kombajn. No i tak jak się spodziewałem, zawiesił się. On tak lubi. No ale nic, ruszamy dalej. Całkiem sprawnie zaczyna iść to zbieranie ziemniaczków. Myślałem, że będzie gorzej na początku, szczerze mówiąc. Ale już się zaczyna wszystko dziać coraz lepiej. Mam nadzieję, że nie omijam za dużo. Sypę dobrze, dość dobrze sypię. Mam taką nadzieję. Ten jak ten wariat tam jeździ. To blisko nie mogę, bo już słabo widzę. No i dobra. Szybkie zawracanie. Teraz te 2 rzędy jeszcze zostały. Dobrze mi się widzi, już teraz chyba jeden. Dwa. Ale
to trzeba też wszystko pozbierać. Więc zbieramy. No i tu się chyba skończył. No właśnie. To tutaj wejdziemy w ten, który też się zaraz kończy. Dobra, jest to, że jak już są zebrane, to wtedy już, o właśnie, wyłącza się i koniec. Jak widzi, że coś jest do pozbierania jeszcze, to jednak wtedy zbiera. No dobra, wyłącz to na chwilę, żeby szybciej ją tutaj zawrócić. Z większą prędkością. Także teraz musimy wjechać tutaj. Skręcaj, skręcaj i za mocno. Jedziemy sobie tak, o. Tak, o i tak tu. Całkiem dobrze to idzie. Ale tego jeszcze jest. Ja dziękuję. Na jednym odcinku tego na pewno nie skończę. Myślę, że to i tak już... resztę będę kończył poza odcinkiem. Jeszcze chwilę się z tym pobawię. A reszta będzie już poza odcinkiem, bo to jednak zajmie dużo czasu. Tego pola to jest cały kawałek. Nie spodziewałem się, że tego będzie aż tyle. Zatoplony powinny być obfite z tego dość. No to wszystko się okaże z czasem. Tymczasem ja sobie zawrócę i jedziemy dalej. Teraz może tak spróbujemy od dołu. Też całkiem dobrze idzie. Ciężko przy tej teksturze odróżnić się. Tak, możemy myśleć, może na lepszej jakości to jest też, na lepszej grafice jest też inaczej, a na tej, którą ja posiadam, niestety, no chyba ciężko jest te tekstury trochę odróżnić od siebie. Chociaż i tak nie ma jakiejś tam tragedii jeszcze, bo mogło być zawsze gorzej. Ale tyle, myślę, że sobie poradzimy. Na dół już widzę, nie zdążę zjechać. Bo nic, chociaż może nie, nie powinno być tak źle, że całą tonę mi zasypie. Ale już jak zjadę do dołu, to już na pewno będziemy sypali. Też chyba nie dojadę do dołu. Nie. Raczej wątpię, że się uda. Osiem, 900, 9000. No zobaczymy w sumie, jaką ma pojemność ten kombajn. Chyba będziemy mieli taką możliwość bynajmniej. O właśnie.
Zawrócę sobie i wtedy wysypię. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Wysypało już? Kombajn do wysypania. Go szybko wysypiemy jeszcze. Kombajn jest pusty. To na drogę. To trochę inaczej go teraz puścimy. No tak, to nie ma sensu koszenia. A go puszczę o tak. Już wysypuję. A wam wszystkim dziękuję za oglądanie i widzimy się już po zbieraniu ziemniaków w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!